Hej, dzień dobry, witam. Tak się składa, że wczoraj wróciłem z Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi. No i oczywiście, jak to zwykle bywa z tego typu imprezami, była masa wystawców, sprzedawców, wydawnictw i nie sposób było wrócić z pustymi rękami. Dlatego też chciałbym się pochwalić moimi zakupami, bardzo skromnymi, bo tak naprawdę odkładam kasę na te tomy, które wychodzą teraz w październiku z All New Marvel Now, te wszystkie serie, o których wspominałem na blogu, czyli Miss Marvel, Moon Knight i tak dalej, i tak dalej. I to wolałbym mieć w pierwszej kolejności, ale i tak myślę, że było w czym wybierać. Wybrałem sobie parę takich małych rzeczy. Tym bardziej, że właśnie był duży wybór, było stoisko Multiversum, było stoisko Atom Comics, było stoisko Muchy i w zasadzie każdego, kogo byście sobie mogli wyobrazić odnośnie komiksów, to tam był. Ja skierowałem się głównie do Multiversum z uwagi na promocję. Postanowiłem, że uzupełnię sobie kolekcję, no ale niestety troszkę byłem rozczarowany, bo tak naprawdę z mojego uzupełniania kolekcji wiele nie wynikło, nie było tych tomów, którymi chciałem uzupełnić kolekcję, więc po prostu wziąłem parę nowych rzeczy. Ale okej, już wam nie przynudzam. Przejdźmy zatem konkretnie do samych moich zakupów. Zacznijmy zatem od pierwszego. Young Avengers, Kierona Gillena i Jamiego McKelvey. O której to serii wspominałem w moim tekście o wszystkich seriach z Avengers. Jest na blogu na ikabot.pl, także sprawdźcie tam, jeśli tego nie przeglądaliście. Tam jakoś szerzej się, no może nie tak szeroko, ale powiedzmy jakoś tak pokrótce się o tym komiksie wypowiedziałem, nie będę się więc specjalnie powtarzał. To jest bardzo fajna pozycja, bardzo ładnie ilustrowana, akurat art style mi się cholernie podoba. Bardzo specyficzna, z takim ciekawym podejściem, który pokazuje tych młodych bohaterów faktycznie jako młodych ludzi. Bardzo naturalnie to wszystko wypada. To nie jest tylko drużyna, wiecie, sidekicków, głównych bohaterów, ani z tym guście. To jest nowa, kompletnie nowa drużyna, tak naprawdę pod starym tytułem, złożona z nowych członków, a także której między innymi członkiem jest Loki, o którym wspominałem przy okazji tekstu o Loki Agent of Asgard, bo ta seria przytacza jego wcześniejsze losy niedługo po jego zmartwychwstaniu. Także ja naprawdę gorąco polecam Young Avengers. Jeśli znacie pracę Gillena i McKelvey'ego dla Image Comics, czyli Phonogram, albo aktualnie wydawane Wicked and Divine, to będziecie czuli jak w domu. Jeśli nie, jeśli jesteście przyzwyczajeni do klasycznych historii z superbohaterami, także tymi młodymi, to myślę, że będziecie potrzebować troszkę czasu, żeby się przyzwyczaić, ale jeśli złapiecie klimat i nie odstraszy was to, że ta seria jest bardziej skupiona na samych interakcjach między bohaterami, ich emocjach i tak dalej, niż akcji, to myślę, że wam się spodoba. No i kolejną serią, o której wspominałem dosyć często do tej pory, jest Deadpool z Marvel Now, Pozena i Dugana, o której mówiłem m.in. w moim tekście Co trzeba wiedzieć o Deadpoolu, również na blogu, serdecznie zapraszam, jeśli ktoś nie widział. I tutaj właśnie tekst był o tym, o 10 rzeczach, które trzeba wiedzieć o Deadpoolu. Jedną z tych rzeczy jest to, że ta seria jest bardzo dobrym miejscem na start. Jeśli interesuje was Deadpool, albo nawet jeśli was nie interesuje, a chcecie zobaczyć, o co chodzi, to jest to doskonały punkt startowy. Nie tylko bardzo ciekawy sposób przedstawia samego Deadpoola, ale też całą galerię postaci drugoplanowych, którzy są równie ciekawi, którzy będą odgrywać swoje role aż do dzisiaj tak naprawdę, bo seria cały czas jest wydawana. A przy okazji tak naprawdę cała ta historia jest taka spójna, zamknięta w zasadzie w tej książeczce. No i jest bardzo emocjonująca i zabawna przede wszystkim. To jest naprawdę śmieszny komiks. Może nie zanosiłem się śmiechem, ale parę razy naprawdę zdarzyło mi się zaśmiać przy czytaniu tego. Parę dowcipów naprawdę się udało, także świetnie to wyszło. Gorąco polecam i mimo wszystko wydaje mi się, że zaraz po tym będziecie potrzebowali tego, czyli Deadpool, Soul Hunter, tom drugi, który moim zdaniem nie jest aż tak dobry jak ten pierwszy, bo zmienia się artysta na takiego, który pasuje mi nieco mniej. Sam Deadpool staje się troszkę bardziej antybohaterem, podejmuje takie decyzje, z którymi można by się wspierać. Dead President jest bardziej pozytywną postacią, tutaj troszkę bardziej niejednoznaczną, co może jest plusem mimo wszystko, ale historia tak naprawdę nie wciąga tak bardzo. Jest taka bardziej standardowa, mniej oryginalna. Ale myślę, że to i tak jest bardzo dobra lektura. Natomiast kupiłem to głównie po to, żeby teraz mieć motywację, by w dalszej kolejności zakupić. O, proszę bardzo. Mam nadzieję, że to będzie widać ten właśnie tom, który jest moim absolutnie ulubionym.
The Good, The Bad and The Ugly. Świetna historia o tym, jak... Nie będę wam mówił, o czym jest. To jest naprawdę genialna Deadpool z Korei Północnej w obozie, gdzie dowiaduje się dużo o swojej przeszłości. Jest naprawdę wciągająca, jest naprawdę poruszająca nawet. Nie spodziewałem się kiedykolwiek, że powiem to o Deadpoolu, ale to było naprawdę poruszające. No i kapitalnie się to czyta, także... Z tych wszystkich, a także tych kolejnych, które są wydawane do dzisiaj tomu, właśnie ten trzeci jest moim zdaniem najlepszy i zaraz po tym będę musiał sobie również ten tom zakupić, by go sobie mieć i czytać, kiedy będę miał na to ochotę. No i dobra, to tyle jeśli chodzi o Deadpoola. Kupiłem je tak naprawdę troszkę tak na zapas, bo bałem się, że dosyć szybko zostaną wykupione. Zazwyczaj te Deadpoole znikają błyskawicznie. Akurat mi się jednak trafiło, że znalazły się akurat te dwie książki, które wziąłem po prostu od razu na wypadek, gdyby ktoś zaraz po mnie miał również ochotę zgarnąć Deadpoola z półki. No i dobra, tyle jeśli chodzi tak naprawdę zakupy z soboty, bo w sobotę był ten przelicznik 1 dolar na 2 złote, gdzie wystarczyło sobie pomnożyć cenę okładkową razy 2 i wychodziła nam cena w złotych, co było oczywiście bardzo sympatyczną ofertą, ale w niedzielę postanowili w Multiversum, że obniżą jeszcze to i przelicznik wynosił 1,5, więc wyobraźcie sobie cenę okładkową. Przykładowo ten Deadpool, który kosztował 16 dolarów, czyli 32 zł. Policzcie sobie, ile by to wynosiło w niedzielę i wyobraźcie sobie w takim razie, jak fajne ceny musiały panować, szczególnie w przypadku tych tomów droższych, gdzie te różnice cenowe w stosunku do przeliczników naprawdę robią różnicę. W związku z tym stwierdziłem, że no dobra, okej, jeszcze trochę miedziaków mi brzdąkało w kieszeni, więc poszedłem i zakupiłem jeszcze sobie parę rzeczy. No, nie, znowu nie tak parę, po prostu mały bonusik właśnie ze względu na tę promocję. I była to Saga, czyli seria bardzo sławna ostatnio, bardzo zbierająca masę dobrych, pochlebnych opinii, masę dobrych recenzji i nagrody oczywiście, bo ostatnio została nagrodzona Eisnerem. Która oczywiście mi była polecana wielokrotnie i z każdej możliwej strony. No i ja zacząłem sobie czytać cyfrowo, troszkę przerwałem, bo zająłem się czymś innym, stwierdziłem, że kiedyś na pewno wrócę. No i teraz mam motywację, kupiłem sobie wersję książkową. W ogóle są te tomy grubsze od tych Marvelowych. Może nie jakoś tam bardzo, ale wydaje mi się, że jednak ciut mimo wszystko, tak? Więc jest tutaj sporo czytania. Mam teraz wreszcie motywację, żeby się zawziąć i po kolei sobie przeczytać. Boję się, że potem wsiąknę i już nie przestanę czytać. No ale wydaje mi się, że w przypadku tak powszechnie lubianego tytułu warto sprawdzić chociażby z ciekawości. Początek był naprawdę zachęcający, więc na pewno sprawdzę sobie Sagę. No i ostatnia rzecz, którą kupiłem właśnie ze względu na ten przelicznik, pewnie w innym wypadku bym jej na razie nie kupował, to są Uncanny Avengers tom trzeci. Jak widać, Ragnarok Now. Ja mam na razie w posiadaniu tom pierwszy, który się nazywa The Red Shadow i dostałem go na urodziny. Jestem bardzo z niego zadowolony, bo czytałem już wcześniej cyfrowo i stwierdziłem, że to jest tak dobra seria, że chcę ją mieć na półce i czytać po prostu od ręki. I cóż, no i trafiłem po prostu na półce na tom trzeci i stwierdziłem, że w związku z tym fajnym przelicznikiem muszę wziąć, bo i tak prędzej czy później bym sobie tę serię skompletował. Tym bardziej, że właśnie tom trzeci, w tomie trzecim dzieją się te wszystkie najdziwniejsze, najbardziej dramatyczne rzeczy. Cały tom się nie kończy happy endem w żadnym razie. Oczywiście to wszystko jest bardzo mocno osadzone w tym continuity Remendera, które się ciągnie i ciągnie i ciągnie i wszystko jest powiązane ze sobą. W każdym razie to jest naprawdę bardzo dobra pozycja. Dla mnie ma dosyć duże znaczenie, bo świetnie mi się, naprawdę bardzo dobrze mi się to czytało. Dlatego nie zastanawiałem się dosyć długo i stwierdziłem, że prędzej czy później tak bym to kupił, więc kupię to teraz. No oczywiście w twardej oprawie jest parę z takich serii, które właśnie chcę kompletować w twardych oprawach. I Uncanny Avengers jest jedną z nich. Gorąco polecam, może nie od tego tomu trzeciego, ale raczej od tomu pierwszego. Jeśli jesteście zainteresowani tym tytułem, to zachęcam do słuchania podcastu komiksowego, który będziemy prowadzić, właściwie już jest w montażu, który będziemy prowadzić z Anką Mrówą, który pojawi się pewnie jakoś w tym tygodniu. Myślę, że tam czeka was pewna niespodzianka związana z Uncanny Avengers, więc zachęcam do słuchania. Trzymajcie się, moi drodzy. Tyle jeśli chodzi o te moje zakupy. Nie będę już wam zabierał więcej czasu, biorę się za robotę.
Cóż, zachęcam do odwiedzin oczywiście na festiwalu komiksu za rok. Jak zawsze jest bardzo fajna atmosfera, jest masa ciekawych paneli. No oczywiście masa ludzi do poznania. Świetna sprawa, na pewno będę co roku odwiedzał Łódź w październiku na festiwalu komiksu i pewnie zawsze będę te zakupy robił. Także jestem z zakupów zadowolony. Następnym razem jestem ciekaw, co tam Multiversum zaproponuje. No i w takim razie zapraszam Was na kolejne wpisy na blogu, na kolejne filmiki i widzimy się już niedługo. Do zobaczenia!